Potrzebujemy pomocy, bo widzimy takie pisklęta, jest zimno i tak dalej. Teraz też jeszcze pogoda nie jest aż tak sprzyjająca. Gdzie ubiegać się o pomoc? Generalnie w cudzysłowie główna siedziba Fundacji Gruszętnik jest we Wrocławiu. Natomiast my jako wolontariusze podlegający fundacji jesteśmy rozsiani po różnych tam województwach. No i w zależności do tego, gdzie kto ma bliżej, no to tam dzwoni. Najlepiej sobie wejść na stronę fundacji i tam w tle są wklejone numery do takich większych miast po prostu, gdzie można się zgłosić. I wtedy w momencie, jak się już uda skontaktować, najlepiej sobie zawsze wysłać do kogoś z nas SMS-a. Wtedy staramy się z tą osobą zorganizować transport, tak? Do któregoś z nas, czy do samego Wrocławia, no ale to tutaj to kawałek drogi. Na pewno nie zostawimy nikogo bez pomocy. Oczywiście, jeśli to jest w gnieździe, no to nie ruszamy tych pisklaków po prostu. Jeśli znajdujemy, nie wiem, podlota pisklaka, który nie lata, tak? I jest poza gniazdem, gdzieś na ziemi, no to jak najbardziej reagujmy, możemy go zabezpieczyć w jakimś pudełku i próbować się z nami kontaktować i na pewno ktoś z nas odpowie i pomoże najlepiej, jak umie. I taka pomoc jest nieodpłatna? Oczywiście, że nie. Chcemy tym ptakom pomagać zwyczajnie i staramy się to robić. Osoba, która tego ptaszka znalazła, no nie będzie musiała niczego pokrywać. Oczywiście, jeśli ma dobrą wolę na to, żeby zapłacić na przykład za taki transport, no to super. Aczkolwiek, jeśli nie, to po prostu zwracamy, czy fundacja te koszty, czy po prostu my na własną rękę organizujemy jakiś transport od siebie. Jak zachować się podczas, gdy odkryjemy gniazdo gołębi na swoim balkonie, oknie czy poddaszu? Generalnie zależy od tego, co chcemy osiągnąć, bo jeśli takie gniazdo jest przez nas niepożądane, no to możemy się go pozbyć, aczkolwiek im szybciej, tym lepiej. Czyli najlepiej zanim gołębie złożą tam jajka. Jeśli widzimy, że gołąb przymierza się do zrobienia gniazda, zaczyna znosić jakieś patyczki, nie patyczki, oczywiście możemy to po prostu zebrać i wyrzucić, one wtedy najpewniej nie wrócą. W momencie, jak są jajka, też lepiej nie ruszać, ponieważ nie wiemy do końca nigdy, kiedy te gołębie jajka złożyły, a pisklak, że tak powiem, rozwija się bardzo, bardzo szybko. Natomiast w sytuacji, kiedy nie przeszkadza nam to gniazdo, no to wiadomo, nie ingerować po prostu. Wyczytałem gdzieś w internecie, że jajka jeszcze można wyrzucić. Czy to prawda? Jeśli było to niedawno, tak? Czyli jednego dnia jajek nie było, na drugi dzień są, czy tam nawet no, na drugi, no trzeci dzień, to też możemy je wyrzucić. Natomiast generalnie od momentu złożenia jajek do wyklucia się pisklaka to jest jakieś 16 dni. Także żebyśmy po prostu nie przeciągali tego w nieskończoność, bo możemy po prostu już zrobić później krzywdę zwierzęciu, które się tam już rozwinęło do tego stopnia, że no będzie to czuło, tak? Więc zakładam, że tego nikt nie chce. Dlaczego gołębie osiedlają się w takich miejscach blisko nas? Gołąb miejski to jest potomek gołębia skalnego. Jakby gołąb miejski to jest gołąb, który został przez nas udomowiony, przywieziony, po czym wypuszczony i on się gdzieś tutaj próbuje odnaleźć. To nie było jego naturalnym środowiskiem, życie między ludźmi. Gołębie też nie bardzo mają możliwości, dlatego że dużo miejsc, gdzie one mogłyby te gniazda złożyć, zostały przez nas w jakiś sposób czy zaklejone, czy zablokowane kolcami, nie kolcami i tak dalej. Gołąb nie jest aż tak zaawansowany w budowaniu gniazd jak inne ptaki. Gdzieś tam założenie do niego gniazda na drzewie jest no, dosyć trudne, więc szuka raczej takiego miejsca stabilnego, zadaszonego. No, balkon wydaje się być w tym momencie idealny. A w jaki sposób można zapobiec powstawaniu gniazd gołębi? Powiem szczerze, no nie ma takiego złotego środka na nie. Najlepiej obserwować ten balkon po prostu i w miarę szybko reagować i zabierać te patyczki. Jeśli chodzi o takie straszaki, nawet te kolce nie działają, bo gołębie często za kolcami, nawet na kolcach te gniazda próbują składać. Te kruki tak samo, to kompletnie nie działa na nie. Różne rzeczy już widziałam, ludzie montowali jakieś tam wstążeczki szeleszczące. Nic na nie nie działa, że tak powiem, z takich rzeczy. Czy one jak chcą w danym miejscu zrobić gniazdo, to zrobią. Jeśli to miejsce im się spodoba, to po prostu będą dążyć do tego, żeby je tam zrobić. Natomiast po wyrzuceniu patyków i tak dalej nie powinny już wrócić. Przynajmniej nie te konkretne gołębie. Nie mówię, że inne nie będą próbowały. Jeśli przypadkowo naruszymy gniazdo, dorosłe gołębie wracają do swoich młodych? Jeśli coś takiego się zdarzyło, lepiej raczej zostawić już to tam, gdzie jest i liczyć właśnie na to, że rodzice no, wrócą po prostu do tych młodych.
młodych. Raczej to, że tam troszkę się zmieniło miejsce w jedną lub drugą stronę, nie powinno ich na tyle odstraszyć, żeby te młode porzuciły. Co innego, jeśli będziemy je płoszyć w momencie, kiedy one próbują gdzieś tam wysiadywać, czy wracać, karmić te młode, no to wtedy mogą w którymś momencie już po prostu nie wrócić. A co grozi za celowe zniszczenie gniazda z pisklętami, bo to już jest objęte prawnie, prawda? Tak, to jest jak najbardziej niezgodne z prawem. No gołębie, z czego dużo osób nie zdaje sobie sprawy, są pod ochroną. Do więzienia raczej nikt nie pójdzie, tak? No to jest tak jak zaznęcanie się nad zwierzętami. Mogą być jakieś zawiasy, może być jakaś kara grzywny, ale ogólnie będzie się to za nami ciągnąć, tak? I możemy mieć z tego powodu dużo jakichś tam nieprzyjemności.